Cześć, z tej strony Chris, a wysłuchacie kolejnego odcinka Ekspresem do początku, czyli krótszych historii, które nie załapały się na pełnometrażowy odcinek. Są wszędzie. Walczą na wojnie, robią pomiary geologiczne, spryskują pola uprawne i filmują wesela. Drony. Albo raczej bezzałogowe statki powietrzne. Chociaż nie tylko powietrzne, bo tworzy się również drony naziemne, na przykład te, które wykorzystują saperzy, czy podwodne. Niemniej jednak są to urządzenia, których dzisiaj widzi się coraz więcej. Koszty produkcji dronów drastycznie zmalały, co pozwoliło na rozprzestrzenienie się ich na rynku komercyjnym. Dzisiaj możemy kupić drona nagrywającego wideo w 4K za jakieś 2000 zł. Jeszcze kilkanaście lat temu dron o podobnych gabarytach kosztował ćwierć miliona dolarów albo i więcej. Nie mówiąc już o tym, że jakość wideo, które filmuję, też byłaby dużo niższa. Ale bezzałogowe pojazdy powietrzne mają o wiele dłuższą historię niż te ostatnie kilkanaście lat, z których ich kojarzymy. Pamiętacie, kiedy bracia Wright odbyli swój pierwszy lot? 17 grudnia 1903 roku. Tego dnia około godziny 10.35 Orville Wright wzbił się w powietrze w samolocie i dokonał lotu na odległość około 37 metrów. Lot ten trwał 12 sekund. Tak więc samoloty skończyły niedawno 115 lat. Wydawać by się mogło, że pojazdy bezzałogowe są w porównaniu do nich bardzo młode. Okazuje się jednak, że pierwsze z nich zrobiono na początku lat 30. ubiegłego wieku. Wtedy to mężczyzna nazwiskiem Reginald Denny postanowił, że kończy swoją próbę podbicia Hollywood jako aktor i zakłada własny biznes. Zaczyna produkować ekskluzywne zabawki. Jego klientami docelowo mają być dzieci zamożnych, bo i sam produkt jest dość wyjątkowy. Denny ma ambicje, żeby jego zabawki były jak najbardziej zaawansowane technologicznie. Miałby korzystać z najnowszych zdobyczy techniki i technologii. Zaczyna więc robić zdalnie sterowane samoloty. W 1934 roku biznes zabawkowy rozkręca się, a Denny wpada na pomysł, aby zbudować nieco większe, sterowane radiowo samoloty i zaoferować je armii. Miały one służyć jako cele do szkolenia żołnierzy obsługujących działa przeciwlotnicze. W 1935 roku firma Reginald Denny Industries ma już inwestorów, dzięki czemu udaje się skonstruować prototypowego drona. RP-1, czyli Radio Plane 1. 3 lata później twórca demonstruje swój pojazd amerykańskiej armii. I mimo tego, że jego samolocik po kilkunastu minutach lotu rozbija się o dno wyschniętego jeziora Dale Dry Lake, zrobił na tyle dobre wrażenie na obserwujących go generałach, że wojsko zdecydowało się podpisać umowę, opiewającą na 11 tysięcy ówczesnych dolarów, czyli mnóstwo pieniędzy, na mocy której miał zbudować 3 nowe prototypy. Kilka iteracji dalej, w 1941 roku, jego następca, RP-5, jako pierwszy seryjnie produkowany wojskowy dron, zostaje wdrożony do służby. Ma skrzydła o rozpiętości 372 cm i 265 cm długości. Waży 47 kg i napędza go silnik o niesamowitej mocy 6 koni mechanicznych. Maksymalny czas lotu wynosi zaś 70 minut. To i tak całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę możliwości kwadrokopterów robionych mocne kilkadziesiąt lat później. Jednak skoro na początku lat 30. XX wieku zrobiono pierwsze samoloty bezzałogowe, to czy możemy założyć, że pierwszym dronem był pierwszy pojazd sterowany radiem? W zasadzie tak. I technologia sterowania radiem była dostępna już na początku wieku. A pierwsze urządzenie, które wykorzystywała, powstało w 1898 roku, czyli poprzedzała o 5 lat skonstruowanie pierwszego samolotu. A zgadnijcie, kto zrobił pierwszy pojazd sterowany radiem? Tak, moi drodzy, pierwszy zdalnie sterowany pojazd zaprezentował Nikola Tesla. Na wystawie w Madison Square Garden przedstawił teleautomaton, czyli swoistą łódź, która była sterowana radiem. I choć Tesla opatentował rozwiązanie, które pozwalało na sterowanie pojazdami zdalnie, to tak naprawdę jedną ze składowych sukcesu tego urządzenia była dużo bardziej uniwersalna technologia. A mowa to o wykorzystanej w niej bramce logicznej. Tak, bo zakłada się, że bramka logiczna AND była patentem Tesli, który był kluczowym elementem przy tworzeniu układów scalonych, a więc i komputerów. I bez tworzenia łodzi, zwanej teleautomatonem, możliwe, że nie mielibyśmy dzisiaj nie tylko dronów, ale też komputerów. A przynajmniej nie takich, jakie mamy dzisiaj. Tak więc drony są starsze nie tylko od samolotów, ale i od komputerów. A że dzisiaj mam świetną pogodę i nagrywam w miejscu, w którym faktycznie można też latać, to idę odpakować swojego drona i trochę sobie polatać. Do usłyszenia już za tydzień.
Podcast do początku współtworzy Michał Kasprzyk. Muzykę w intro nagrał projekt Shilla. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, to przekaż podcast znajomym albo daj nam 5 gwiazdek na iTunes. A jeśli słuchacie tego odcinka w dniu premiery, to życzymy Wam udanych świąt wielkanocnych. Do usłyszenia.